Cześć, witam Was serdecznie, Retroszpunta Wam się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w odcinku, w którym to pokrótce będę chciał Wam zaprezentować ten oto Cardridge D Multimax. Cardridge ten został zaprojektowany przez Roba Clarka i Michaela Plebana. Został zaprezentowany po raz pierwszy podczas Vintage Computing Festival w New Jersey w 2014 roku. No i Cardridge ten zawiera wszystkie 24 gry. Niektóre z nich są wydane w kilku różnych wersjach. To są wszystkie te gry, które zostały oficjalnie wydane przez firmę Commodore na Commodore Max Machine. No i dzięki kompatybilności owego Cardridge'a możemy go uruchomić na wszystkich komputerach 8-bitowych marki Commodore, czyli Commodore 64, SX64 i Commodore 128. No i w 2014 roku cena takiego Cardridge'a wynosiła $29.95 plus $4 jako koszt wysyłki. No i w 2020 roku cały nakład został wyprzedany. Cardridge Multimax zawiera 1-megabajtową pamięć EEPROM, która zawiera, tak jak wspomniałem, wszystkie oficjalnie wydane przez firmę Commodore gry na Commodore Max Machine. Przejrzyjmy sobie pokrótce może zawartość samego Cardridge'a. Po włączeniu ukazuje się naszym oczom proste, ale przejrzyste menu. Oczywiście oprócz Mini i Max Basica znajdują się tutaj takie programy jak Music Composer, Music Machine, Visi Solar System. No towarzyszy nam oczywiście przyjemna dla ucha muzyka. No jak sami widzicie, mamy tutaj mnóstwo gier znanym przede wszystkim posiadaczom Commodore 64. Mamy tutaj Avengera, Billard, Bowling, co my tutaj mamy, oczywiście klasyk nad klasykę Wizard of War, Seawolf, Slalom, Pinball. No, spróbujmy sobie coś uruchomić. Ja powiem szczerze, że nie widziałem, czy też pierwszy raz zobaczyłem ową grę Money Wars. Spróbujmy sobie ją w takim razie uruchomić. No, w grze wcielamy się oczywiście w złodzieja, no i musimy oczywiście ukraść worki ze złotem. Ja spróbuję może taki króciutki zagrać sobie gameplay. No i oczywiście tutaj spadają z góry pociski, no a my musimy tutaj udać się w prawą stronę, ukraść worek z pieniędzmi, no i wrócić, podejrzewam, że do jakiejś tam bazy, czy też do naszego bractwa. No i powiem szczerze, gra bardzo prosta, ale powiem, że na tyle mi się spodobała, że postanowiłem Wam ją pokazać. Być może są wśród Was takie osoby, które w ową grę nigdy nie grały, także myślę, że fajnie będzie sobie zobaczyć taki tytuł na Commodore 64. Ja oczywiście tutaj jakiegoś większego gameplaya nie będę uprawiał, bo to nie o to chodzi. Natomiast chciałem Wam po prostu pokazać gierkę, którą pierwszy raz na oczy widzę i która mi się notabene spodobała. O, widzę, że tutaj te pociski coraz szybciej zaczynają padać. Dobra, spróbujmy następnej gry. No to co, spróbujmy sobie tak jeszcze pokrótce, żeby z 2-3 gry jeszcze uruchomić. Slalom, tak? Slalom jest pod cyferką 3. Ta gierka mi się też zawsze podobała. Oczywiście zrobimy taki szybki zjazd, wcisnę fire i będziemy sobie mykać. Ciekawe, czy uda mi się na tej prędkości dojechać do końca, chociaż w to... O, już tutaj zahaczyłem o chorągiewkę, a między choinkami idzie pyk, pyk. O, pięknie, skończyłem na choince. Dobra, jeszcze jakieś 2-3 gierki uruchomimy. No to co, odpalmy sobie jeszcze grę Golf. Tak, też taka fajna, przyjemna strzelanka. Pyk, 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 pyk. No. Bliżej się już nie da podejść. Mamy tutaj co prawda jakąś osłonkę, ale ona za chwilę padnie. Więc będziemy zdani tylko na siebie. No. No, niestety. Nie udało się tutaj dłużej przetrwać. Lecimy dalej. No i na koniec jeszcze uruchomimy sobie Billard. W tą gierkę bardzo często zagrywałem się na Commodore 64, więc jakiś tam sentyment jest. A tak na chwilkę, pyk. Rozbijemy. Tu oczywiście możemy
ustalać siłę uderzenia. Weźmiemy maksymalną przy rozbiciu oczywiście. Może uda się przynajmniej jedną bilę wbić. No i co? Teraz sobie będziemy ustalać. Tak. Czy nie będziemy sobie ustalać? Aha, tu sobie ustalimy, że będziemy chcieli wbić. Ciekawe, czy się uda. Podejrzewam, że nie. Ale jednak udało się. No i tak by wyglądał bilard na Commodore 64, oczywiście również i na Max Machine. No i chyba to tyle by było, jeśli chodzi o taką krótką prezentację zawartości oczywiście kartridża. Z racji tego, iż autorzy owego kartridża, Rob Clark i Michael Platten, udostępnili bezpłatnie w sieci ROM owego kartridża, no to RAW 64 Power postanowi zrobić jego duplikat. No i różnica między obydwoma kartridżami jest taka, iż RAW nie wlutowała dodatkowej pamięci 2 KB. Skutkować to będzie tylko tym, iż nie będziemy mogli uruchomić czy też korzystać z Max Basica, który znajduje się na owym karcie, ponieważ on do obsługi potrzebuje 4 KB pamięci. Z kolei Minimax, który również znajduje się na kartridżu, pójdzie nam bez problemu, ponieważ on tak naprawdę korzysta z pamięci wbudowanej z Max Machine i do obsługi potrzebuje 2 KB pamięci. Tak nawiasem mówiąc, czy ktoś z nas, z Was będzie korzystał z tych basiców, to śmiem twierdzić. Natomiast w opisie filmu zamieszczę link do owego kartridża, który będziecie sobie mogli zakupić ze sklepu RAW 64 Power. Dodatkowo zamieszczę również i drugi link, no, gdzie będziecie mogli zapoznać się z bogatą ofertą RAW-a, która głównie skierowana jest do wszystkich miłośników 8-bitowego Commodore 64. No i będziecie sobie mogli przeglądnąć, być może zakupić jakieś ciekawe podzespoły właśnie do wspomnianego Commodorka. Także dziękuję Wam serdecznie, kochani, za uwagę. No i życzę oczywiście miłego grania. Trzymajcie się. Cześć.